Program Powiększenie, Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Hręźlak, witam Panią. Witam serdecznie. I Pan Rafał Nieżurbida, przewodniczący zespołu do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy, witam serdecznie. Szanowni Państwo, po pierwsze, bardzo się cieszę, że udało mi się Was w takim zestawie zaprosić do studia. To raz, dziękuję ja za to bardzo. Dziękuję za to bardzo. Dwa, wiem, że nie uda nam się odtworzyć debaty oświatowej, której poniekąd nie było, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, bo i prezydent, i wójt, i pan, panie Rafale, i pani prezydent, mówicie o tym, że warto jest rozmawiać, to mamy 15 minut, żeby porozmawiać. I najpierw zapytam Was o recenzję tego, co wydarzyło się o 10 w ratuszu. Pani prezydent, pani się spodziewała tego, że przedstawiciele gminy w taki sposób mogą się zachować, no odczytać stanowisko i po prostu wyjść? Nie mówię wszyscy, ale ci, którzy gdzieś tam rzeczywiście biorą czynny udział w procesie integracji samorządu. To znaczy nie spodziewałam się tego. Gdybym rzeczywiście miała swoją ocenę sprowadzić tylko do tego jednego spotkania, to moje zdziwienie byłoby jeszcze większe. Natomiast ja miałam, dzisiaj mogę to powiedzieć, to szczęście, że wcześniej spotykałam się w sprawach oświaty i ze środowiskiem dyrektorów gminy, i jak również władz samorządowych gminy. Rozmawialiśmy wielokrotnie, mieliśmy dwie połączone komisje, komisje edukacji Zielonej Góry i gminy Zielona Góra, tam również rozmawialiśmy, więc ten dialog był możliwy. My wtedy rzeczywiście rozmawialiśmy bardzo merytorycznie, bardzo konstruktywnie i każda rozmowa kończyła się wnioskami. Wszyscy też dzieliliśmy się swoimi obawami, swoimi lękami, bo wszystko co nowe budzi takie obawy. Stąd też moje nastawienie do dzisiejszej debaty było podyktowane tymi wcześniejszymi spotkaniami i byłam zbudowana, że to będzie kolejna tak udana debata jak te poprzednie. Panie Rafale, panie przewodniczący, to dlaczego ta debata wyglądała dzisiaj tak, jak wyglądała, skoro słyszeliśmy, że to środowisko oświatowe, ono rzeczywiście chce dialogu i chciało dyskutować o przyszłości obu samorządów po ewentualnym połączeniu czy ewentualnej likwidacji, bo będę używał tego drugiego nazewnictwa też, żeby nikt nie zarzucił mi, że ja tutaj trzymam tylko jedną ze stron. Dlaczego Pana zdaniem tak się stało? Jeżeli mówimy o tym, że środowiska oświatowe są zainteresowane dyskusją, no to o tym świadczy chociażby frekwencja, jeżeli chodzi o nauczycieli i dyrektorów szkół gminnych. Oczywiście pojawiło się dwóch dyrektorów. Nauczycieli, z tego co mi wiadomo, nauczyciele się nie pojawili. Dali wyraz tym, jakie jest zainteresowanie tematem. Panie Rafale, pani oświaty, że spotykali się wcześniej. Ja chciałem zapytać o Pana zainteresowanie i zastępcy wójta, który się pojawił, i zastępcy pana przewodniczącego, pana Rusińskiego, no bo odczytaliście stanowiska i po prostu co, podziękowaliście. Z racji tego, że debaty są przygotowane w taki, a nie inny sposób, a co to znaczy? Zostaliśmy poinformowani oczywiście o debatach, zaproszeni na te debaty, jednak forma, jaką ta debata miała przyjąć, tezy, o których mieliśmy, które mieliśmy tutaj poruszać, o tych rzeczach nie zostaliśmy poinformowani. Jedynie o terminie debaty i że będzie to debata na temat oświaty. Myślę, że jeżeli mamy merytorycznie rozmawiać w tej sprawie i faktycznie poruszyć wszystkie za i przeciw, jeżeli chodzi o oświatę, no to powinna być ustalona jakaś konwencja takiej debaty, przede wszystkim w jaki sposób, nie tylko mówię o tych względach merytorycznych, ale też o technicznych, tak? Kto jest osobą, która prowadzi tę debatę? Okazało się, że debatę prowadzi profesor Osenkowski, jakże inaczej pracownik pana prezydenta, czym dał swój oczywiście wyraz w momencie, kiedy ja chciałem zabrać głos. Do tego głosu z trudem zostałem dopuszczony, a moja wypowiedź została przerwana, więc trudno debatować w takich warunkach, kiedy nie można swoich racji przedstawić do końca. Pani prezydent, pani, może nie zapytam, czy zwróciła uwagę na te rzeczy, o których mówi pan przewodniczący, ale czy rzeczywiście merytoryki gdzieś zabrakło, że prezydent i zespół do spraw
łączenia samorządów, bardziej się skupił na tej otoczce technicznej debaty niż merytorycznej. Pani się zgodzi z takim aspektem? Tak jak powiedziałam, to było już kolejne spotkanie z cyklu poświęconych właśnie oświacie. I chcę powiedzieć, że ja ogromnie jestem zbudowana tym, że byli ci najbardziej zainteresowani. Ci z gminy, którzy mieli odwagę przyjść i wsłuchać się, bądź też brać udział w dyskusji. Ale proszę pamiętać, że to dotyczy w równym stopniu całe środowisko zielonogórskie. I obecność zielonogórskich dyrektorów była tam widoczna. Oni są zainteresowani tym i proszę mi uwierzyć, że to dotyczy ich w równym stopniu jak nauczycieli. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy wyciągnęli jedną taką istotną rzecz, której ciągle mi brakuje. Ona gdzieś tam w sali sesyjnej się dziś pojawiała. Rozmawiamy o nauczycielach, ale nie tylko, o dzieciach, o rodzicach. Czyli o takiej, no można powiedzieć, najważniejszej wartości, która gdzieś tam rzutuje w przyszłość. Ta edukacja to jest nasza przyszłość. I teraz, no trudno mi się z tym pogodzić, że mamy usiąść do jednego stołu, panie Rafale, rozmawiać. No i co, nie udaje się, no po prostu. No dzisiaj się nie udało, ponieważ debata została przygotowana w całości przez pana prezydenta, więc jeżeli mówimy, dlaczego się nie udała, no to jest pytanie do pana prezydenta. Myślę, że partner, czyli gmina... Panie Rafale, takim tokiem myślenia to można powiedzieć, że deszcz pada, to dzisiaj nie rozmawiamy. Jest ale za momencik, mocno deszcz, świeci, nie rozmawiamy. Deszczu nie ma co w to mieszać. Partner panu prezydentowi od półtorej roku, od dłuższego czasu jest prezydentowi znany i znane są powody, dla których gmina czuje się traktowana w taki, a nie inny sposób przez pana prezydenta i jakie działania to wywołują. Mając tą wiedzę, kiedy pan prezydent ma tą wiedzę, bo już wcześniejsze spotkanie wywołały dużo kontrowersji, kiedy pan prezydent robił to trochę na szybcika i na wariackich papierach, po raz kolejny w taki sam sposób przygotował swoistego rodzaju, bardziej bym powiedział, show medialne, bo jeżeli mówimy o tak ważnym, tak ważnych rzeczach jak dzieci, tak ważnych osobach jak dzieci najmłodsi, edukacja, czy to koniecznie musi się odbywać w blasku fleszy i przy kamerach, aby dojść do jakiegoś konsensusu? Takim tokiem myślenia to ja i moi koledzy z innych redakcji pewnie stracilibyśmy pracę, ale panie przewodniczący... Ale wypracowane stanowisko, oczywiście. Te argumenty, które dzisiaj padały w sali sesyjnej, bo jeszcze przez moment, w którym ja uczestniczyłem w tej debacie, czyli byłem w ratuszu fizycznie, słyszałem prezydenta Kubickiego, który podkreślał zapisy, które pojawiają się w projekcie kontraktu zielonogórskiego. Mówił, ja w skrócie będę mówił, jeżeli się pomylę, to pani prezydent pewnie mnie poprawi, że nauczyciele nie będą tracić pracy, że dzieci będą dowożone do szkoły, że placówki oświatowe nie będą likwidowane, że te dodatki, które nauczyciele dostają z tytułu tego, że nauczają na wsi, będą w jakiś sposób równane w mieście. Rozmawiałem przez moment z panią Bożeną Pierzgalską z Solidarności, która mówiła też, że nauczyciele nie powinni się tego procesu obawiać. To jak to jest, że środowiska związane z oświatą mówią o tym, że tego łączenia ze względu na oświatę obawiać się nie trzeba, a radni, wójt, przewodniczący i zespół, czyli osoby, które za dużo z tą oświatą wspólnego nie mają, z całym szacunkiem. Panie redaktorze, mówienie o tym, że w gminie środowiska oświatowe nie mają obaw, jest nadużyciem, z racji tego, że w naszym zespole... Ja nie powiedziałem, że pani Bożena Pierzgalska i osoby... Jeżeli mówimy o przedstawicieli z środowiska oświatowych z gminy, wiceprzewodniczącą naszego zespołu jest pani Mirosława Zdanowicz, dyrektorka zespołu szkoły podstawowej w Przylepie, której stanowisko jest w tej sprawie jednoznaczne. Pani dyrektor Zdanowicz w przedstawianiu tego problemu nie jest osamotniona, ponieważ popierają ją inni dyrektorzy innych szkół na terenie gminy, więc obawy środowiska oświatowe, obawy wyrażone przez środowisko oświatowe to nie jest tylko jedna osoba, ale to jest szerokie grono dyrektorów, ale także nauczycieli. Ale przede wszystkim obawy tej grupy społecznej to nie tylko jest obawa o to, co jest w kontrakcie zapisane, a co nie jest w kontrakcie zapisane, ale obawy to są przede wszystkim, to jest przede wszystkim kontrakt zielonogórski. Na dzień dzisiejszy strona miasta nie zrobiła nic. Nie zrobiła nic, by umowa społeczna, jaka ma być rzekomo zawarta z mieszkańcami gminy i miasta, umowa ta miała jakiekolwiek umocowania prawne. Rafale, ten wątek, jeżeli pozwolę, my możemy zaraz tutaj za moment dokończyć, obiecywać... bo uciekniemy troszeczkę od oświaty, jak będziemy dyskutować o już szczegółach kontraktu. Pani prezydent, odniesie się pani do tego? Bardzo chętnie. Ja chcę powiedzieć, że to, co pan mówi,
brzmi zupełnie paradoksalnie, bo jeżeli ktoś ma obawy, jeżeli ktoś ma lęki, jest to zupełnie zrozumiałe, bo wszystko co nowe rodzi takie uczucia i my zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast tych obaw i lęków nie są też pozbawieni nauczyciele i dyrektorzy, rodzice w Zielonej Górze. Stąd te rozmowy, stąd te spotkania, które mają służyć temu, żeby przede wszystkim zdiagnozować to, co dotyczy tych obaw i lęków. Jak możemy mówić o obawach i lękach, jak możemy je definiować, skoro nie możemy ze sobą się porozumieć. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj na to, aby zadzwonić do pani Zdanowicz, która, tak jak pan powiedział, jest przedstawicielem jakby tego obszaru oświaty. I pani dyrektor nie mówiła mi nic o obawach, nie mówiła mi nic o lękach, nie mówiła mi o jakichś frustracjach, które są w środowisku nauczycieli gminnych. Natomiast powiedziała jedno, że do rozmów środowisko oświatowe może przystąpić po referendum. Natomiast ja zadałam proste pytanie. Jeżeli mieszkańcy gminy mają pójść do referendum, to muszą mieć świadomość, za czym głosują. Oczywiście, i temu służą te spotkania. Dlatego też uznałam, że no ta odpowiedź jest co najmniej dziwna, ale uszanowałam to, ponieważ takie stanowisko pani dyrektor wyraziła. Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, czy jest szansa na to, żeby rzeczywiście takie debaty zaistniały, bo po tej debacie dzisiejszej prezydent Janusz Kubicki odpowiedział na te pisma, które trafiły do niego w sali sesyjnej. I skoro wójt i przewodniczący Rady Gminy mają obawy o to, że te debaty, tu się posłużę cytatem z pana Rafała, mogą być wyreżyserowane w jakiś sposób, no to prezydent występuje z inicjatywą taką, aby to wójt przygotował, zaplanował termin, miejsce spotkania. Prezydent mówi, że jest do dyspozycji. Pana zdaniem w jaki sposób, jeszcze, gdybym czy państwa mogła, zdaniem może pamiętać, to... że podczas dzisiejszego spotkania padł jeszcze bardzo ciekawy pomysł ze strony pani Bożeny Mani, która jak środowisko nauczycielskie zna bardzo dobrze, jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego, a również ten związek funkcjonuje w gminie i cały czas jest w kontakcie z tymi nauczycielami, zaproponowała, aby spotkania, które dotyczyłyby tych lęków, obaw, tych wszystkich pytań, które dzisiaj mają nauczyciele pracujący w gminie, być może również rodzice dzieci, które posyłają dzieci do szkół gminnych, odbywały się na terenie szkół, czyli wyjeżdżamy do szkoły w Przylepie, w Ochli, w Drzonkowie i tam bezpośrednio na radach pedagogicznych rozmawiamy o tym wszystkim. Rozmawiamy bardzo szczerze, bo to jest też bez kamer, bez radia, bez telewizji. Wtedy można rzeczywiście szczerze porozmawiać, można sobie o tym wszystkim powiedzieć. Ciekawa jestem natomiast, czy taka zgoda będzie, aby wpuścić władze miasta na takie spotkania. To jest jedno. Ja bym chciał, żebyście państwo odpowiedzieli na to pytanie. Teraz zacznę od pana Rafała. Czy w momencie, kiedy wójt, czy pana zdaniem, no trudno mi jest... Nie rozmawiam z wójtem, ale czy w pana opinii taki apel prezydenta, czy taka prośba wystosowana do wójta, ona może przynieść zamierzony rezultat, czy jeżeli wójt wyznaczy termin, miejsce i jakiś nakreśli harmonogram tych debat, to jest szansa, że usiądziecie państwo do stołu i porozmawiacie w końcu? Pani wiceprezydent, wartym podkreślenia jest, że pani Mania jest jednocześnie radną miejską. To ma tutaj również duże znaczenie co do jej opinii w tym temacie. Ale wszędzie szuka teorii spisku. Ja nie szukam teorii spisku, tylko wiem, jaka jest zwyczajnie rzeczywistość i jakimi prawami rządzi się polityka w mieście. Jeżeli chodzi o nowe terminy nowych debat, moim zdaniem pierwsza debata, jaka powinna się odbyć i od niej uzależnione każda następna, to jest debata na temat umowy społecznej między miastem a gminą. Z racji tego, że umowa społeczna, ponieważ nie może to być umowa między dwoma samorządami, z racji tego, że jednego samorządu po prostu nie będzie po połączeniu. Więc przede wszystkim o kontrakcie i o tym, na ile kontrakt jest wiarygodny już po likwidacji gminy, bo to ma kolosalne, fundamentalne znaczenie. Bo dzisiaj możemy przyjąć taki sposób myślenia, że pan prezydent i urzędnicy miejscy mogą obiecać tak na dobrą sprawę wszystko. Pan wiceprezydent Kaliszuk w sołectwach mówi, że dam wam wszystko, czego chcecie, ale okaże się, że to wszystko, co jest w kontrakcie, jest nic nie warte, bo nie można w żaden sposób tego egzekwować. Kończyć, i to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli oferta miasta jest poważna, to niech będzie poważna umowa społeczna. Nic nie warte, panie Rafale, u pana postawię kropeczkę i szybko jeszcze pani prezydent, pani się do tego odniesie, ale w 15 sekund pani zdaniem ten kontrakt jest naprawdę nic nie warty?
Znaczy ja tak nie uważam, że kontrakt jest niewarty, ponieważ jakby umawiają się dwie strony i umawiają się publicznie, to nie jest tak, że tego nie można z tych zobowiązań jakby się wywiązać. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, bo jakby tok myślenia tutaj wszystkich przeciwników idzie w tą stronę, że wszystko, co my robimy, jest złe. Dlatego też ja oczekuję, jakich dokumentów oczekuje strona, czego potrzebuje, aby rzeczywiście uwierzyć, że te wszystkie zapewnienia, które i prezydent, i radni miasta, czyli ci wszyscy, którzy mają moc sprawczą, dzisiaj dają, są nic nie warte. Więc tak naprawdę, co mamy jeszcze zrobić? Jakie przysięgi mamy jeszcze wykonać? Jakie dokumenty mamy sporządzić, aby to stało się rzeczywiście faktem? Panie Rafale, na to pytanie pan odpowie, ale już poza anteną. Dziękuję państwu. Obietnica za... polityka to jest też również obietnica społeczna, prawda? Zielonej Góry, Wioleta Haranźlak, dziękuję bardzo. Rafał Nierzurbida, przewodniczący Zespołu do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy, byli moimi gośćmi. Dziękuję państwu za uwagę. Widzimy się w kolejnym powiększeniu. Do zobaczenia.